Chrystu. Śpiewajcie żaniołowie, pasterze, grajcie znów. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Dostaćcie na zdrowie na tą świętą Wigilium, żeby się wam darzyło wszystko z całą familią. W kumorze, w uborze, co daj Panie Boże, w każdym kotku po dzieciutku, a na piecu troje, nie turbuj się gospodarzu, bo to wszystko Twoje. Żebyście byli zdrowi i weseli, jak w niebie anieli. Żebyście mieli tyle cielicek, co w lesie jedlicek. Żebyście mieli tyle bycosków, co w lesie świlcosków. Nad gwiazdką się nie cudujcie i no dla kolędników jakąś kolędę przyszykujcie. Witam was. O. Witam, witam. Pięknie. To się mu zarzuci później. Witaj gospodarzu. Dziękuję gospodarzu. Dziękujemy. Witamy. Miło nam. Zapraszamy. To jeszcze co zaśpiewajcie? Zaśpiewajcie nam jeszcze. Betlejem sławnym w czasie niedawnym Kuba bracie miły, gdy w budzie siedział anioł, powiedział cuda się zjawiły. Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. Szanowni mieszkańcy Cieniawy, Boże Narodzenie to czas piękny, czas spełnionych marzeń i poczucia bezpieczeństwa. Niech atmosfera świąt wyzwoli w nas to co najpiękniejsze i da energię do podejmowania wyzwań nowego roku. A to poczucie wspólnoty, która nam w tych dniach towarzyszy, pozostanie z nami na cały nadchodzący rok. Niech zrozumienie oraz współpraca buduje, a nasza wieś niech staje się coraz lepszym i piękniejszym miejscem do życia. Tego jako sołtys wsi Cieniawa, żyjący w naszej miejscowości oraz poza jej granicami serdecznie życzę. Pozdrawiam. Jako przedstawiciel Straży Pożarnej w Cieniawie w imieniu waszych ojców, synów, braci i wnuków życzę przede wszystkim bezpieczeństwa, zgody, radości
łamiąc się tym wigilijnym opłatkiem, żeby w naszej wsi zapanowała zgoda i pokój. Tego życzy prezes wraz z zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieniawie.